Wbij zwykły śrubokręt w trawnik. Ten prosty test sprawdzi stan trawy. Dzięki niemu możesz uratować ją przed żółknięciem i dziurami. Dbanie o trawnik nie należy do najłatwiejszych zadań, zwłaszcza latem. Podlewanie trawy to jeden z najważniejszych czynników. Większość ludzi nie wie kiedy i w jakiej częstotliwości to robić. Okazuje się, że nie trzeba tego robić na oko. Test ze śrubokrętem najlepiej podpowie. Wystarczy wziąć długie narzędzie. Najlepiej, żeby miał więcej niż 15 cm. Taki śrubokręt wbijamy w parę miejsc na trawników. Jeśli narzędzie wejdzie całe w ziemię, to znaczy, że trawa nie potrzebuje podlewania. Ziemia jest miękka i nawodniona. Jeśli jednak śrubokręt zatrzyma się, lub jego wbicie będzie wymagało sporo siły, to znak, że ziemia jest wysuszona. Korzenie trawy są płytkie, więc należy taki trawnik jak najszybciej podlać. Ten prosty sposób pokazał mi ogrodnik. Stosuję go od kilku tygodni, a mój trawnik jest zielony i nawodniony jak nigdy wcześniej. Kładniki? Postaw to pod stołem, a mrówki już nigdy się na nim nie pojawią. Prosty trik sprawi, że żadna mrówka już na niego nie wejdzie. Nieważne, czy masz stół na balkonie, tarasie, czy w ogrodzie. Żadna mrówka nie ruszy już niczego na twoim stole, nawet ulubionego przez nie cukru. Żaden piknik. Grill, czy przyjęcie, już nie będzie popsute przez widok mrówek zjadających smakołyki dla gości. Ten trik pokazała mi Ciocia i nie mogłam uwierzyć, że jest tak prosty. Ustaw pod nogami stolika małe miseczki. Zamiast miseczek możesz wykorzystać zakrętki od słoika. Ustaw je dokładnie pod nogami stolika. Będą one barierą dla mrówek nie do pokonania. Wystarczy, że nalejesz do nich wodę. mrówki unikają wody. Tak odetniesz im drogę na stół, nie dostaną się więc na jego blat. Możesz trzymać na nim nawet cukier i nie musisz obawiać się, że znajdziesz w nim mrówki. Zwykły trik z wodą ochroni cię przed tymi owadami w ogrodzie. Taki system nawadniania kropelkowego możesz zrobić sam i nie wydasz na niego złotówki. Już się nie martwię o rośliny, kiedy jest sucho. Odkryłam genialny sposób. Są nawadniane nawet wtedy, kiedy mnie już nie ma w ogrodzie. Zrobienie systemu nawadniania kropelkowego nie zajmie dużo czasu. Na samym początku uszykuj sobie butelkę po wodzie i baniak. Odetnij nożem tapicerskim dół baniaka. Następnie upewnij się, że mniejsza butelka może w nim swobodnie stać. Lutownicą, zrób dziurę w butelce. Tak, aby była niżej niż góra odciętego baniaka. Teraz zabierz stary ręcznik. Obetnij z niego pasek. Zwiń ręcznik w folię aluminiową dokładnie jak na filmiku. Nie zgniataj ręcznika w folii aluminiowej za mocno, tak aby woda mogła swobodnie przepływać. Następnie Odetnij czubek ręcznika owinięty w sreberko. Wlej wodę do butelki, która będzie źródłem nawadniania. Zakręć nakrętkę na butelce. Woda nie będzie lecieć, ale gdy ją odkręcisz, zacznie wypływać. Nie przeleje się z baniaka, jeśli otwór w butelce jest poniżej jego krawędzi. Włóż przygotowaną szmatkę w aluminium do baniaka. Postaw na to butelkę z wodą, upewniając się, że woda będzie mogła swobodnie kapać. Otwórz butelkę, aby woda zaczęła lecieć. Gdy baniak się napełni, dokręć korek, aby kontrolować przepływ wody. Na końcu woda powinna zacząć kapać z końca ręcznika, co zapewni równomierne nawadnianie. W ten sposób stworzysz prosty, ale skuteczny system kropelkowego nawadniania roślin. Na pierwszą kroplę chwilę dłużej poczekasz, ale gwarantuję, że efekt będzie genialny. Sąsiadka zostawiała łyżeczki w ogrodzie. Gdy wyjaśniła powód, wzruszyłam się. Sama zaczęłam tak robić w moim ogrodzie. Przygotuj miseczkę z wodą. Następnie weź zwykły biały cukier z kuchni. Wsyp do wody łyżkę stołową. Mieszaj, aż cukier się rozpuści. Weź kilka łyżek stołowych. Następnie za pomocą strzykawki nabierz słodką mieszankę. Takie łyżki ostrożnie połóż na trawniku w ogrodzie. Jest to ratunek dla pszczół. Jeśli znajdziesz takiego osobnika w ogrodzie, zrób dla niego taką wzmacniającą mieszankę. Ważne, aby podać ją na łyżce, a nie miseczce, żeby owady się w niej nie utopiły, poidełko z łyżki będzie dla nich bezpieczne. Nie jest to pokarm dla pszczół. Tylko paliwo zapasowe, które pomoże im wrócić do ula. Pszczoły znikają w zastraszającym tempie. Ten mały gest może wspomóc ich populację. Triku z łyżeczkami używaj tylko, gdy znajdziesz leżącą i zmęczoną pszczołę. Nie rozkładaj łyżeczek codziennie, bo może przyciągnąć do ogrodu mrówki. Rozstaw w ogrodzie, a rośliny zaczną błyskawicznie rosnąć. Zwykła folia aluminiowa może okazać się bardzo przydatna w ogrodzie. Dzięki niej warzywa, kwiaty i owoce będą lepiej rosły. Folię aluminiową potnij na paski. A następnie te paski przetnij na pół najlepiej, żeby miały kształt mniej więcej kwadratu. Nie muszą być za duże. Przygotuj patyczki do szaszłyków. Każdy kawałek folii zamocuj na dwóch patyczkach. Zwiń końcówki folii na patyczkach. Powstanie taka chorągiewka. Przygotuj rolki po papierze toaletowym. Przetnij je wzdłuż. Otrzymasz taki kawałek tekturki. Owin je folią aluminiową z dwóch stron. W takich kartonikach owiniętych folią zrób dziurki i przewiąż je sznurkiem. W ogrodzie rozstaw kawałki folii na patyczkach przy warzywach. Doskonale sprawdzą się w pobliżu sałaty, kapusty czy kalarepy. Ustaw chorągiewki bardziej połyskującą stroną w kierunku południowym. Wbijaj je w ziemię wszędzie tam, gdzie widzisz pogryzione przez ptaki liście warzyw. Kawałki folii na sznurku, zawieś na drzewach owocowych, aby odstraszać szpaki i inne ptaki. Odbijające się od folii światło słoneczne zniechęca ptaki do żerowania na Twoich warzywach i owocach. Połącz spirale na komary z tymi składnikami. Zyska niezwykłe właściwości i efekt będzie świetny. Pozbędziesz się na dobre, nie tylko komarów. Wszelkie insekty opuszczą Twój dom. Myślałam, że bros w spirali na komary nie może być już mocniejszy, a jednak. Wystarczy, że zrobisz to co ja i będzie świetnie. Na samym początku uszykuj sobie butelkę z dyfuzorem. Połam prosto do niej spirale. Drugim ważnym składnikiem jest ocet. Wlej do butelki 100 ml. W kolejnym kroku zabierz płyn do mycia naczyń, wlej jego jedną łyżkę do butelki z dyfuzorem. Rozcieńcz wszystko z wodą, wlej jej 100 ml. Ostatnim składnikiem naszej mikstury są goździki. Dodaj 7 do butelki. Zakręć butelkę i możesz nią wstrząsnąć, żeby wszystkie składniki dobrze się połączyły. Przed aplikacją pozostaw ją na 30 minut. Dzięki temu nasza mikstura nabierze dodatkowych mocy. Teraz czas na aplikację. Spryskaj miejsca, w których insekty lubią przebywać. To nie muszą być tylko komary. Nasza mikstura również odstrasza inne owady możesz spryskać szafki kuchenne, gdzie lubią pojawiać się muchy i mole, doły szafek, gdzie możliwe są karaluchy, czy też standardowo okolice roślin i okna, aby odstraszyć komary.